Niemiecki indeks IFO dotyczący perspektyw rozwoju gospodarczego wzrósł ponownie w marcu. Choć wzrost ten jest niewielki, jest on częścią trwającego od 5 miesięcy cyklu pozytywnej ewolucji tego wskaźnika. IFO jest opracowywany na podstawie kwestionariusza wysyłanego do szefów przedsiębiorstw. Pytania dotyczą oceny stanu i perspektyw rozwoju własnej firmy. Wzrost indeksu zaskoczył analityków, którzy spodziewali się jego stagnacji.